Cześć, witajcie, z tej strony ma Wiosolec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was w kolejnym to już odcinku z naszej typowej polskiej wsi, no ale no jak sami już widzicie, liście z drzew lecą, przyszła do nas jesień. I zaraz zobaczycie, jak tu się mapka fajnie zmieniła. Ogólnie macie już ją prawdopodobnie w opisie. A my w dzisiejszym odcinku tak troszkę już bardziej tak letnio-jesiennie, takie przejściowo można powiedzieć, lecimy sobie dzisiaj z sianiem poplonu, z racji tego, że ja nie mam tego. Jak to się nazywa? Rzepaku, Brączek ma, no to więc dlatego my sobie posiejemy go jako poplon. Brączek pożyczył mi talerzówkę, jak ktoś oglądał poprzedni odcineczek u Brączusia. Ja sobie założyłem właśnie tego. Kumplu, jak możesz, to mnie tam wypuść. A nie, ja jadę w tą stronę, zapomniałem. Ja nigdzie nie jadę na razie. O, a co tam dzisiaj będziesz myślał porabiać? Znaczy, możliwe, że pojadę zrobić sobie podorywaczkę. Mhm. Ale nic nie jest potwierdzone, możliwe, że trochę tutaj na farmie sobie posiedzę, jakieś porządeczki, wapno mi przywieźli ogólnie już, no, także... Także fajnie, ogólnie też wapno wgrałem do tej wersji i jest, ej właśnie, nowy skin wapna jest, także tam Brączek się będzie mógł pobawić. Ogólnie teraz tak, miało być wszystko w ten, czekajcie, miało być bolusiowo na, poczekajcie, zobaczę czy sieje. Sieje. Dobra. Miało być ogólnie bolusiowo na... Kurde, poczekajcie, bo my nagrywamy to w czwartek. Ja zapomniałem, mam w piątek wycieczkę, czyli jutro. Wrócimy dość późno, więc na pewno nie będę nic w stanie nagrać. Brączek, jak się uda, to w piątek wyda mi Need for Speeda. Mam nadzieję, że tam mi wyda. Ty mnie denerwuj, że nie będziesz w stanie, bo musimy typowo nagrać. No nie, no nagramy. Znaczy, no do ciebie bynajmniej chociaż nagramy. Dwóch odcinków już na pewno nie zdążę, bo nie wiem, o której naprawdę wrócimy. I teraz ważna sprawa, no i właśnie prawdopodobnie ja ten materiał sobie nagrywam tak na zaś, czyli na sobotę, żeby wydać typową polską wieś. I w sobotę... Czy to ty pomoc nagrywam teraz, wydajesz w sobotę? Tak, tak, dopiero wydaję w sobotę z racji tego, no że jutro nie wyrobię się dzisiaj z wyrenderowaniem, z tym wszystkim. Bo to kiedy ja wydam typową? W niedzielę. No to nie musimy jutro jej nagrywać. Nie musimy? Nie. No to fajnie by było. No ale dobra, to tak to ogarniemy sobie na spokojnie. No i ogólnie ten. A będę jeździł chyba dookoła. Dobra, będę jeździł sobie dookoła. I ogólnie już wam mówię, że w sobotę prawdopodobnie Brączka nie będzie, bo Brączek jedzie nagrywać. Ja raczej będę miał taką no sobotę półwolną. Postaram się bynajmniej, żeby mieć trochę wolnego, żeby coś można było porobić. Bolsiowo ogólnie już praktycznie jest skończone. Muszę tylko sprawdzić piec, czy da się napełniać on paliwem, czy jest spalanie i czy mogę sprzedawać tą pszenicę, czy tam zboże, które jest wysuszone za droższą cenę. Chcę, żeby już była dopracowana mega. W sobotę też kupimy dedyka, spróbujemy to wszystko postawić, żeby ogólnie było dobrze. Brączka tak. Niestety nie ma w na noc, znowu w sobotę. Adam będzie dość późno, więc pewnie nie znaczy, uda... Znaczy ogólnie w niedzielę będę cały dzień, także... No właśnie, więc pewnie w sobotę nam się jeszcze nie uda tego nagrać. Postaramy się... Kurde, no nie mówię teraz Radek. Nie wiem, ktoś dzwoni, ale nie wiem kto. Dobra, jesteśmy ogólnie, przepraszam, ale kumpel na chwilę wpadł, musiałem przerwać nagrywanko, ale już powracamy i kontynuujemy. Tak to już bywa, życie youtubera. Nie no, przestań, kumpel z klasy, w końcu klasa już, o Jezu, ostatni tydzień, nie? Ale lipa totalna. Dobra, no i teraz kontynuując, no i w sobotę prawdopodobnie nie uda nam się tego bolusiowa. Będziemy starali się już wszystko na niedzielę, ale zanim wiecie, ogarniemy jeszcze teraz mody. Ogarniemy wszystko, myślę, że uda nam się to zrobić w dość szybkim tempie. I tam w tygodniu już naprawdę się pojawi to. Jak się zmachał! No weź daj spokój, biegłem kurwa przez to podwórko. I ogólnie można to trochę spoza tego. Oj! Wyłączył mi się ten. Krzychu. Siewnik mi się wyłączył. No także bolusiowe pewnie dopiero od przyszłego tygodnia, bo od niedzieli ruszymy. No, postaramy się bynajmniej. Już mówię, to już tak długo. Także będzie dedyk, także też no... Będzie spoko, bo nie będzie lagów, nie? No. Chyba, że jakiegoś za dupy dedyka kupię. Ty, czekaj, bo mi już te nasiona wyleciały całe. Już się skończyły? Aha. To szybko. No bo zostawiłem... A, wiesz co, zostawiłem go na tym. Dobra, polecimy sobie akurat, dosypiałem mało, musiałem mieć widocznie. Ale nie wiem, czy w ogóle napełniłem dużo, bo może wcześniej jak testowałem tylko. I ogólnie ten... wszystko już jak teraz ruszy, to już wiecie, będzie dobrze, bo i tak, typowo na pewno będzie czas, żeby nagrać, bo teraz, tak, Brączek tam nagrywa po południu, ja siedziałem nad tymi mapkami. Ja nagrywam, ja ostatnio w ogóle nie nagrywam, bo byłem chory, także dopiero teraz wracamy z odcinkami. No, znaczy mówię o tym nagrywaniu z Reala, trochę tam dzisiaj był ponagrywać. No, byłem. Czekaj, dobra, napełnimy to sobie na szybko.
No i co, no jesienna mapka, myślę, że fajnie teraz na jesienne prace fajnie to będzie wyglądało. Dobra, cofniemy tu. Dobra, mykamy na pole, bo to nie ma czasu. I co, no po Bolusiowie, jak już teraz kończymy, no na razie nie, nie mam tam jeszcze kilka pomysłów, ale to najpierw zaczniemy sobie serię, myślę, że na pewno trochę wciągająca będzie. Cieszę się, że będzie ten dedyk, jeśli na pewno się uda, ale postaramy się na 100%, żeby tak było. Bo wtedy będziemy... Uda się na pewno, dedyk musi być. Będziemy mogli bo sobie... z twoim internetem to nic się nie będzie nie, dało nie, zrobić. Nie, nie, bo tak to byśmy nie nagrywali nic. Czekajcie, odpalamy B. Siejesz? Siejesz, dobra. Ogólnie trzeba szybciej trochę, bo te nasiona jednak trochę ubywają. O, ubywają ładnie. No i dobra, i teraz lecimy sobie już na momencie. I mówię, no teraz taki się tydzień trafił, że faktycznie nie było, kurczę, co nagrać. Nie, no, no Brączek tak troszkę po szkole, no to wiecie, trochę kaszlał, to no to też nie mieliśmy jak to nagrać. Adam roboty ma teraz pełno w swoim warsztacie, że tak bym rzekł. Ja jeszcze po tej szkole wróciłem, no to jeszcze coś tam w miarę sobie poogarniałem, ale to mówię, to było na mapach. Fałem już mapkę podesłał, czysty log, wszystko ponaprawiał, więc jest całkiem, całkiem fajnie w pompkę. Kurde, kto to znowu? Serio? Pizdę twoją baranie. I ten. I mówię, no nie było jak się zabrać, ale jak już teraz ruszymy sobie w takim normalnym tempie jak ostatnio, to myślę, że już będzie, będzie całkiem spoczko. A ty, Brączek, co tam sobie ogarniasz? Na gospodarce? No. Worki przerzucam. A, wprawdzie. Też trzeba trochę roboty porobić, ja mówię, ja trochę ci się poza odcinkiem porobiłem tego, tam podgarnąłem kiszonkę i w ogóle trzeba będzie się szykować niedługo na ten. Ja ten stodołę sprzątam, wiesz? O, wprawdzie to mam tam taki psy w pożniwach, że to jest masakra jakaś. I mówię, ten dzisiaj odcinek to taki trochę powiem wam, że z dupy, bo zrobiłem tą mapę i tak już mówię, a będziemy mieli tam na zajść, żeby nagrać, ale tak rozkminiam, kurczę, tydzień nie było typowej. No, coś trzeba z tym zrobić jednak. I mówię, dobra, no to idziemy dzisiaj nagrać i tak na momencie powiem wam, bo tego Network Speeda tam wczoraj dzisiaj nagraliśmy, a to tak na chwilę tylko jakby to można było rzec. Mówię, też te serie takie to są te poboczne serie i ten tydzień, bynajmniej ostatnie dwa tygodnie to tylko kanał z tego żył, więc no też i subskrypcje i wszystko no o wiele bardziej spadło, ale, ale jak już sobie teraz ruszymy z mapami, to już myślę, że będzie fajnie. Dobra, wracamy z odcinkami, także będzie dobrze. Kurde, będzie dobrze. Akurat wiosna praktycznie zaraz się skończy, robota w polu, no bo później no to jakieś tam nawozy, opryski, ale to, to wiecie, już tak pobocznie, jakby to można tak było troszkę powiedzieć. Ten kwiecień do końca i tak jakby się, no już nagrywania nie będzie aż tak dużo, nie? No, no i później dopiero na lato. No Brączek już pada na majówkę, już wiemy. Znaczy ja wiem, wy się dowiecie. Ja też wiem. Wy się dowiecie w niedługim czasie. Ja no, już nie poprzeczniak sobie tu zrobię. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Oj, na patelni może ktoś będzie. To ja będę. To się spotkamy. Tak. Może jeszcze Adaś będzie. Postaramy się bynajmniej, ale nie obiecujemy. Zobaczymy, bo Adaś... No, Adasiem nie wiadomo. Adaś ma tam roboty sporo. I sam też nie wie, jak mu się tam uda. No jakby się udało, bo spoko, nie jakby przyjechał. Fajnie by było. Chociaż nawet na te 2-3 dni, żebyśmy mogli jechać sobie na tą wspólną imprezkę pobalować. Mówię, oderwać się też trochę od tego komputera. Na pewno by to nam na dobre wyszło. Dobra, praktycznie mogę jechać sobie napełnić. Ja pierdzielę, szybko mi wylatują ten. Znowu napełniać jedziesz? No, 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 bo tam jest tylko 100-150 kilo chyba, wiesz, wchodzi. No, no ja, bo to jest poplon. No, to ale poplon. To powinno trochę mniej schodzić. Trochę mniej schodzi, widocznie na niezłą dawkę. Na grubo sobie polecieliśmy, nie ma co sobie żałować. Mam nadzieję, że mnie słychać, też poprzestawiałem jeszcze dzisiaj, już posprawdzałem, bo już wkurzają mnie te odcinki, że się momentami tak ścisza strasznie i mnie w ogóle nie słychać. Mam nadzieję, że w tym odcinku to troszkę będzie poprawione i będzie o wiele lepiej. Dobra, cofamy. Czekajcie. O, kręcisz? Lusterka by mi się przydały. Co, tam zawracasz czy co? Jo. Dobra, spadamy i teraz powinniśmy zaraz za sekundkę skończyć to pole. Ogólnie jeśli chodzi na następne odcinki, typowa to będzie tak, wapno będzie coś innego, bo będzie fajnie na pewno. Wapno się pojawi, później ziemniaki, właśnie tekstura ziemniaków, buraków jest nowa na tej mapie. Zaraz polecimy to wam. Może pokaż ludziom. Właśnie zaraz pójdę wam pokażę, zajebiście nawet wyszła. Zawsze troszkę innej, bo już naprawdę strasznie mi się, ale to strasznie znudziły mi się te stare teksturki. Kurde, to przestawianie. Dobra,
Kurwa. Co, nie możesz włączyć czegoś, co? Pokmini... No co jest z tym siewnikiem? No wkurzają mnie to, bo to zmieniania się na siewniku. O, jest. Jedź, Krzychu, no. No pójdzie, teraz? Pójdzie, chyba pójdzie, dobra. Nie, bo wkurza mnie to przestawianie się na... Bo nie mogę, jak przełożę się na ten siewnik, nie mogę podnosić, a później mi tak dziwnie przeskakuje. Te na dole animacje mam dziwnie pokręcone coś. Aha. Mówię, taki siewnik na szybko Arek przerobił, ale ważne, że udało się właśnie jakiś poplonik, bo jak miałbym to zwykłym siewnikiem, to by mi się nie chciało, zanim bym, wiecie, tu postalerzował to, czy zgruberował, to by troszkę mi zeszło. A tak to jest całkiem w pompkę. Wprawdzie możemy tu poprzeczniaczek sobie zrobić i będziemy mieli już z głowy, będzie nam się szybciej jeździło potem. I co, no, wprawdzie nic z nowych serii się na razie na kanale nie szykuje, oprócz właśnie Bolusiowa. Jak będzie Bolusiono, to wiadomo, wiecie sami, że dochodzi las, dochodzi seria Singa, która naprawdę wejdzie w fajny pułap. Piszcie mi też od razu, czy seria Singla, bo nie wiem tak to, czy mam przerabiać to, czy nie. Ma być, no jesień ogólnie będzie teraz, już sami wiecie, taka robota w polu mi się tam na singlu zdarza. I powiedzcie mi, czy mam przerabiać Bolusiowo też na te teksturki właśnie jesienne. Czy też mam zostawić tak jak jest. Ale myślę, że fajnie jakbyśmy sobie taki tok też zrobili, no bo w końcu to takie od Bizona do Leksiona. Wszystko postaram się, żeby było strasznie realnie. To też myślę, że fajnie jakbyśmy na przykład też mieli zimę i na przykład w zimę byśmy sobie musieli odśnieżyć całą mapę i jakiś hajs tam byśmy dostali za to odśnieżanko. Myślę, że też spoko sprawa by z tym była. No ale to mówię, to czekam na wasze komentarze, zobaczymy jak to wszystko wypali i wyjdzie. No spoko, bo to Bolusiowa też przerobić, nie? No mówię, a to jest, wiesz ile teraz? To jest 4-5 minut. Bo ja już mam tekstury. No. Te, bo jest ta sama podstawa, nie? Mapy. No. To mówię, to jest chwila teraz, żebym ja sobie tylko teraz przerzucił. I fajnie na pewno by też to wyglądało. Dlatego mówię, no już teraz jak sobie przerobię, bo muszę save'a niestety od nowa, ale prawdopodobnie zrobię sobie to oddzielną mapę Bolusiowa w Giancie. Posieję już tak, zrobię rżysko tak jak było, bo kasę sobie dodam tak jak było wszystko, wiecie, żeby, no bo zanim ja bym teraz sezon jeszcze raz miał grać, to uwierzcie, że mi się strasznie albo to strasznie nie chciało. Tym bardziej, że zależy na czasie, żeby po te dwa nie, no, odcinki... Nie, bez sensu, Po te dwa odcinki chciałem, żeby teraz wychodziły. Najmniej ostatni tydzień do wystawienia ocen, ale i tak już chodzę, bo tylko chodzę do tej szkoły. I mówię, szkoda, bo już kurde, niby chcę skończyć to jak najszybciej, ale już jak tak z dnia na dzień coraz tak jakoś czuję, że trochę lipa. Ale że co? No tak, że koniec tej szkoły. Kurde, 14 lat chodzenia... Nie, więc... Nie, dobrze. 14 lat chodzenia do szkoły. Ja pierdzielę, masakra. Tyle ludzi, co się poznało, tego, o Jezu, tyle beki, tego wszystkiego. Podsumowanie sobie kiedyś jebniemy jakieś szkoły, nie? Taki odcinek dość długi. Właśnie, to w sobotę jak was nie będzie, to ja pojadę do brata sobie, żebyśmy może ten dysk. No, a tak no, zrobię. No. Tak zrobię, żebyśmy mogli sobie długie odcinki nagrywać. Z Bolusiowa. Bo tam minimum po 30, no około 30 minut bym chciał, żeby były. No spoko by było, nie? Polecę sobie jeszcze tam w tamtą stronę, jak widzicie nawet fajnie mi to wyszło. Ale się ładnie ta leżóweczka tutaj ubrudziła z naszą alfą. Tu poszedł ogień w tłoki. Idę wam pokazać jeszcze te buraczki, to i kończymy sobie, ja się biorę za renderowanie i spadam, bo dzisiaj moja Borussia Dortmund gra. Już gra z 10 minut ponad. Ale już mówię, nagram to dla was, bo będziecie mieli taki przestój na kanale, że to głowa mała. Ogólnie na niedzielę prawdopodobnie film na głównym koncie się pojawi. Jeśli uda mi się w sobotę to złożyć, właśnie jak chłopaków nie będzie. Będę siedział najwyżej do rana w sobotę. Dobra, zjeżdżamy sobie teraz na gospę. A jeszcze kierunek zdążyłem zarzucić. Ale słyszymy właśnie tutaj ubrączka Ursusik perkocze. Robi sobie porządeczki ładnie. No i bardzo dobrze, ja też ostatnio mówię. Ja poza odcinkiem sobie to zrobiłem, Brączek w tym czasie może to zrobić teraz. Dobra, już wam lecę pokazać, jak to wszystko fajnie wyszło. Ogólnie tak, ziemniaczki na razie są w tej fazie. Fajna faza jest później, jak one zaczynają schnąć. Jest trochę zieleni, jest trochę takich uschniętych, ale myślę, że ogólnie fajnie to wygląda. No i buraczki na pewno. Tamte buraczki były strasznie za jasne. Te o wiele bardziej mi się podobają. I też na kopalnię buraczaną do Brączka myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Ogólnie mapa takiego klimaciku nabrała. Tam widzicie jakieś tam liście, o, w te tutaj sobie leżą. Też dość fajnie to wygląda. Mówię, nie dużo roboty, a jednak klimatu trochę dała. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Za następnym chyba wapno? No, tak. Wapno. Następnym wapno. Także dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.